Jezus żyje! Świata norma do wszelkiego zła korzenie. Jest miłość do pieniądza. Ile za tym zdołasz generować many, many? Ile schowasz do kiermany? Gdy będziesz poświęcony, jaki będziesz miał argument, gdy staniesz przed obliczem tego, który sprawiedliwie wykonuje wyroki bez względu na osoby. Bogaty czy nędza, śmieszny odpowie za własne priorytety. Dzieciak, co posiałeś, pozbierasz za tym przemysł, to też się, byle się nie okazało, że nigdzie nie dobiegniesz. Wszystko pozornie jest piękne, powiesz, nic mi nie brakuje, a ja ci powiem to, że biegniesz po niepewnym gruncie, bo nie potrafisz skupić się na tym, co najważniejsze. Umiera to, co ziemskie, co niebieskie, żyje wiecznie. Jezus, księżyc, to wykonało się. Szatan pokonany, Jezus, łamał śmierć moc. Jezus jest Panem, halleluja. Po wieczne czasy Królem Królów jest. Jezus, zwyciężył, to wykonało się. Szatan pokonany, Jezus, łamał śmierć moc. Jezus jest Panem, halleluja. Po wieczne czasy Królem Królów jest. Taka prawda, dzieciak, że twój czas kiedyś się skończy. Nie znasz mnie, nie znasz godzin, kiedy śmierć cię zaskoczy. Kiedy już nie będzie opcji, więc już dziś weź to rozkmin, jakie żniwo będziesz zbierać. Prosta to jest kwestia, dwie są tylko opcje. Królestwie wiesz, jest ojcem lub nie ugaszony ogień, albo zbój w jego fal, albo płacz i zgrzytanie. Takie moje zdanie, bo tak jest napisane. To żadnych wybrani, żaden kłam religijny. Ja się o tym przekonałem, kiedy nie miałem już siły, kiedy uznałem, że niczym jestem bez Jezusa, że to On za mnie umarł i nie można tego olać. Wielu ludzi dyskutować, wielu w tym się gubi, bo zamiast słuchać Boga, słuchają na obrózku. Nie tędy, bracie, droga, pora się obudzić. Czas zdecydować, jakie będą twoje ruchy. Jezus wycięży, że szatan pokonany. Jezus łamał śmierć i moc. Jezus jest Panem, halleluja. Po wieczne czasy Królem Królów jest. Jezus wycięży, że szatan pokonany. Jezus łamał śmierć i moc. Jezus jest Panem, halleluja. Po wieczne czasy Królem Królów jest. Chcę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jak Jezus głosił, to wiecie, ile ludzi go słuchało? 5-10 tysięcy, 5 tysięcy mężczyzn go słuchało. I powiem wam taką jedną rzecz bardzo ciekawą, która mnie niedawno zastanowiła. Kiedy Jezus głosił do 5 tysięcy, wszyscy go słyszeli. A kiedy sobie Rolling Stones gra, to muszą mieć sprzętu za 100 tysięcy, żeby ich usłyszeli na Stadionie Narodowym. Jezus głosił do 5 tysięcy, on miał potężny głos. Ale to nie tylko głos, on miał potężne słowo. On nie robił sobie kampanii reklamowej. On sobie nie wieszał plakatów w Jerozolimie. Za nim szli, nie zastanawiali się. Szli za nim, bo szukali prawdy. A on tu prawdę głosił i nikogo nie prosił. Nikt was nie będzie prosił o to, żebyście przychodzili do królestwa. Jeśli chcecie sobie siedzieć na dnie, no to sobie siedźcie. Tutaj na ziemi, na dnie jest jeszcze piekło. To już jest dno, które trwa w nieskończoność. Jezus Chrystus powiedział, kto chce, niech przyjdzie. My jesteśmy tutaj w Jego miejsce właśnie, by wam głosić to poselstwo. Poselstwo życia wiecznego. Poselstwo zbawienia. Kto chce, niech przyjdzie. Amen.